Księga Daniela, rozdział 7, część 1. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. A to, co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. W poprzednim rozdziale zostało opisane, jak Daniel wyjaśnił znak, który otrzymał Belsazar, a potem co się z nim działo za czasów Dariusza Meda i Cyrusa. Teraz następuje cofnięcie się w czasie znowu do czasów Belsazara i zmienia się też charakter tej księgi. Wcześniej opowiadała ona głównie o tym, co się Danielowi zdarzyło, o tym, jak wyjaśniał sny, które mieli inni ludzie, czy znaki, które otrzymywali inni. Teraz sam zaczyna mieć sny i otrzymuje proroctwa o przyszłości. To, co przeżywa, ma już mniejsze znaczenie. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzbudziły wielkie morze. To wielkie morze to prawdopodobnie ludzkość. Podobnie jak morze burzy się i jest niebezpieczna, kiedy zawieje wiatr, kiedy coś wytrąci ją z równowagi. Ale gdy to pobudzenie ustaje, uspokaja się, wraca w swoje łożysko. I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Te cztery zwierzęta, to jak można przeczytać w dalszej części, czterej władcy, te zwierzęta są pewnymi symbolami, przedstawiają charaktery i tych ludzi, i państw, którymi rządzą. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Ta zagadka była dla Daniela bardzo prosta. Skrzydlaty lew był symbolem Babilonii. W wykopaliskach na terenie Babilonii często się znajduje takie skrzydlate lwy. Lew był najsilniejszym, najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem, jakie znali ludzie mieszkający na tym obszarze. Orzeł był też bardzo niebezpiecznym ptakiem, latającym wysoko, latającym gdzie chce. Ten znak pasuje do Nebukadnesara. Był potężnym władcą, najpotężniejszym władcą swoich czasów i docierał tam, gdzie chciał, robił to, co chciał. Jest tutaj powiedziane, że wyrwano mu skrzydła i dano ludzkie serce. Tak jest opisane jego nawrócenie do Boga. Przestał robić to, co sam chciał i stał się bardziej ludzki, bardziej współczujący. A przez to też pewnie jego państwo stało się słabsze. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Niedźwiedź jest większym zwierzęciem niż lew, choć nie jest uważany za tak niebezpieczne zwierzę. To jest zapowiedź Cyrusa, władcy Medów i Persów. Państwo medoperskie było większe obszarowo i miało więcej ludności niż Babilonia. To zwierzę jest podniesione jedną stroną, bo Persowie dominowali nad Medami. Te trzy żebra w paszczy niedźwiedzia to
prawdopodobnie trzy wygrane wojny Cyrusa. Najpierw wygrał wojnę z Medami. Persowie byli w związku z Medami już przed nim, ale to Medowie dominowali. Cyrus to zmienił. Potem wygrał wojnę z Lidią, państwem leżącym na terenie dzisiejszej Turcji, a potem podbił Babilonię. Tutaj jest to wezwanie: wstań, jedz dużo mięsa. W późniejszym czasie to państwo rozrosło się, także sięgało aż do Indii. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Pantera to zwierzę bardzo zwinne. Nie jest tak silne jak lew czy niedźwiedź, ale nadrabia to szybkością i zwinnością. To pasuje do Aleksandra Macedońskiego, który zjednoczył pod swoim przywództwem całą Grecję i uderzył na Imperium Perskie. Miał znacznie mniej żołnierzy niż Persowie, a jednak zwyciężał. To zwierzę ma ptasie skrzydła i rzeczywiście Aleksander Macedoński poruszał się z ogromną szybkością. W ciągu 13 lat podbił całe Imperium Perskie, dotarł do Indii, a po jego śmierci to, co podbił, podzielili między siebie cztery jego dowódcy, zwani diadochami. To są te cztery głowy i cztery skrzydła. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. To czwarte zwierzę nie jest podobne do żadnego zwierzęcia, które znał Daniel. Te cztery zwierzęta można przyporządkować do tej wizji złotego posągu, który miał Nebukadnesar. Złota głowa tego posągu to on i Babilonia. Potem jest srebrny tors Medo-Persja. Potem biodra i golenie z brązu to Grecja pod Aleksandrem Macedońskim, a potem są golenie z żelaza i stopy po części z żelaza, a po części z gliny. Te golenie z żelaza to Rzym, a to zwierzę, które tutaj zobaczył Daniel, to prawdopodobnie jest inna wizja tych stóp z żelaza i z gliny. To jest państwo, które powstanie w przyszłości. Stopy mają 10 palców. To zwierzę ma 10 rogów. W tej wizji Nebukadnesara stopy z żelaza i gliny to symbol pewnego chaosu i słabości tego państwa. Żelazo i glina nie trzymają się razem, ale w tej wizji Daniela to państwo staje się, mimo tej słabości, bardzo groźne, staje się bardzo silne. Te rogi to symbole mocy i władzy. Już w latach 70. powstał tak zwany raport rzymski.
proponujący podział świata na 10 regionów, to być może zostanie zrealizowane i będzie wypełnieniem tej wizji, którą tutaj miał Daniel. Zgubiony.